W takich chyba litaniach maryjnych pojawia się określenie orędowniczko nasza. Orędować to znaczy wstawiać się za kogoś. Nie? W ten sposób katolikom przedstawiana jest tak zwana Maryja, która rzekomo oręduje, czyli wstawia się za nami. Zobaczcie, jak ta prawda, czy jak to twierdzenie wytrzymuje próbę zderzenia z brutalną rzeczywistością. Oto list do hebrajczyków, na przykład, bo w innych miejscach też można to znaleźć, dziewiąty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni rękami zbudowanej, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba. Chrystus wszedł już do samego nieba. Zobaczcie po co. Aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Jezus w tej chwili jeśli jesteś chrześcijaninem oręduje właśnie za ciebie przed Bogiem Ojcem, oręduje za mnie. Jeśli powiemy, że jego orędownictwo nie wystarcza i potrzeba jeszcze tabunu świętych czy tak zwanej Maryi, to mówimy Jezusowi, że słabo to robi. Czy rzeczywiście będziesz dalej odmawiał te litanie maryjne i obrażał Jezusa Chrystusa, twojego i mojego orędownika? U Ojca